Witamy wszystkich na ostatniej rajdzie sezonu Anno Domini 2018. 31 grudnia 2018 roku. Stary rok, a potocznie nazywane Sylwestrem. Do końca pogoda trzymała nas w niepewności. Zapowiadali deszcz, śnieg i wiatr. Efekt jest taki, że jak na razie ani razu się to nie sprawdza. I oby się nie sprawdzało przez całą rajza. Dzisiaj jademy szlakiem 10 kościołów dekanatu Czechowice-Dziedzice. Zaczynamy w Miliardowicach. Nie byłech na rajzie od 2 grudnia. Bez tuż były skirajzy. 4 skirajzy się już odbyły. Z czego 2 wczoraj i przewczoraj. Wczoraj żeś zaliczył Czantoria. Przewczorym Zagruń w Istebnej. Ciekawe, ile nas dzisiaj pojedzie. Tam było ogłoszenie nawet na czecho.pl. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Ogłoszą też to nasz farosz w Miliardowicach. Dobry. A tu widzisz, co się dzieje. Pogoda zniechęciła pewnie. No, jaka pogoda? Pogoda jest super. No, ja wiem, dla mnie też jest super. Lepsze pogody na dzisiaj nie trzeba. A ja myślę, że będzie jutro jeszcze na Czech opuściłem. No widziałem, widziałem właśnie. Ja myślę, że to będzie ludzi, kurde. Ale ktoś tam napisał na Czecho, że to jest pogoda tylko dla orłów. Dla orłów, czyli my są trzy orły. Jest orzeł jeden, popatrzcie. Mój kolega szkolny. Ale nie ma, kurde, lechu. Ja myślałem, że będzie... A wiesz co, on to zapieprzył książą wczoraj, tego nie ogłosił. No jak nie ogłosił? Wczoraj nie. Nie głosił. A wczoraj nie, nie. W sobotę głosił? No, a w tydzień tym głosił. A ważniejsze było wczoraj, jak tydzień tym. Ja mu zapomnieli. Dobry. Cześć. Cześć. A to nie wiem, czy pojadę. Ja ci powiem, ja o 8 by tak wyjeżdżam, że nie pojadę. Jak tak, nawet śnieg padał tu. No, taka była pogoda. Ja mu dałem takie ogłoszenie. Widziałem na twojej stronie, no. Ale to się urobi. Dokładnie, to mu dałem. Żeby to powiedział. Bo widać, to niebo się obserwało. Chodzi za nim, on lepiej wie, co mogę mówić. Nie, no zaś chodzi za nim, przypominać mu. No chodźcie, mały chórek, chodźcie tutaj bliżej. Już chodź, co sośpię, bo my przybierzeli. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając kocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Nowy rok bierze, w jasełkach leży, a gdzie to dzieciątko małe, dajcież mu chwałę na ziemi. Leży dzieciątko, jak to jamionko, a gdzie, gdzie? We Betlejem mieście, tam się pośpieszcie, znajdziecie. To na szczęście, na zdrowie jeszcze, proszę księdza, na to Boże Narodzenie i na ten nowy rok.
co byście tu byli zdrowi, weseli, jak nie wiem, anieli, cały Boży rok, tak to może być. Proszę się nie kłopocić, my jedziemy dalej. Państwo też z nami? Z radością. Nie, nie. Z radością jedziemy dalej. To jest... No to jest, nie wiem co to jest. Jak wrzucie hamulca, to tam się przesuwa? Odlokowuje się jakoś. Co ty to masz za dobry rower jaki? Pod sklepem stąd. A ja myślę, że się po prostu nie chce. To jadę mnie na ligotę? Tak, tak. Nie pogonimy? Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając koczy dzieciąteczku, chodźcie tu na liże. Chwała chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali se ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Idzie? No to śpiewamy drugą kolędę. Czekaj. Nocy ciszy, czy co? Nie. Albo Bóg się rodzi, mostru chleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, most niemieje, ma granice nieskończony. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Jeszcze podnieś. Podnieś rękę, Boże dziecię, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Proszę księdza, my w podzięce za kościół w Miliardowicach, my jesteśmy z Miliardowic i księdza, o księdza proboszcza Mizi, serdeczne pozdrowienia i my również wszystkiego dobrego. Będziemy błogosławieństwa Bożego na dalsze lata pracy. I wszystkiego dobrego. I w podzięce, że mamy taki ładny kościół w Miliardowicach, a ksiądz bardzo dużo przyczynił do naszego kościoła. Ksiądz nadzorowałbym. No, także podzięce. I tak sobie odjedziemy jeszcze parę kościołów, do Katarzyny jeszcze pojedziemy i tak sobie na podróż. A nie, dziękujemy. No. Nie, no, nie. Przepraszamy, żeśmy trochę zakłócili, ale tak ja mogę.
Nie spałem. Ale po kolei Panem Bogiem. A pan Bogiem. Prawowca tam, dobrze? No, dziękujemy. Pozdrowimy. W Katarzynie? Nie, w Wilardowicach. No, jest. To Żurek. No, tak? No, to jest pana Piotra. Ja mogę pozdrowić święta Piotra z świętej Katarzyny. Jednego kolega mamy z Czechowic, ze świętej Katarzyny. Nie wiem. To nie oddali chyba należy. Aha, nie, do Katarzyny. No, do Katarzyny. To nie, to nie stajemy, nie? No nie wiem, jak chcecie. Chutka otwarto jest. Nie stajemy? Nie stajemy. Jadę medali, nie? Jest tu też tablica. Jadę medali? Jadę medali. A ja już kurczę 4 razy na nartach byłem. Z czego 2 razy wczoraj i przedwczoraj. Ale warunki jak na razie kiepskie. No, taką plusą na tym trafili nawet. W górę tam może w nocy widzie koło zera. Znaczy się, wczoraj tam śnieg padał na Czantoli. No ale przed nim widzicie, za 5 stopni, teraz to mokre się robi takie błoto. Ale jestem jeszcze raz, panie, zobaczmy stronę. Mnie jest, ma granice nieskończone, zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Nie ma, jedziemy. To w kolędzie może być. Auta stoją, ale oni może idą. Kościół Boboli. Stajenka jest, aha. Kiedyś była w Strumieniu taka żywa, ale to zlikwidowali. Bo przeszedł proboszcz za brzega i tak, 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 tak. Co zlikwidował? No, szopkę ze Strumieniu. To się mu to nie podobało, no? A tyle lat to było. Tam za brzega jest proboszcz ten. Kano. No i co, że to świeckie, czy co się mu nie spodobało? Nie, coś tam, przepisy jakieś przeciwpożarowe, czy coś takiego było. Bzdury. No to on tam chce też chodzić. A co się przy kolejnym jeszcze? Ja. A ty widzisz, jak się tak się zaludzina jeszcze i ja bym zabił. No tak, jest znany ksiądz Lądzin, nie? Ksiądz Lądzin. On tą Gwiazdkę Cieszyńską redagował. Też walczył, żeby Śląsk Cieszyński był w Polsce. To nawet jest w tej książce, co Brunon wydawał, nie? To też jest Zabrzeski Kościół. Tu była niby szkoła. A to się poszły, nawet nie wiem. Tak, 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 był. Ja tego nie widziałem. On tam więcej w Cieszynie też działał. Ale burmistrz też, patriota.
Już tak nie piję. Jodorowsk kiedyś. Jeżeli mi powiadasz, że na Wleńsku byście poszli na Wleńsku, jodorowie czy byście... A, to tam troszkę, ale kiedyś, czekaj. Ty, ja nie wiedziałem, że w tej drukarni, tam co on ma, bo tym starszym gościem to pan drukarnię synowie prowadzą, jak wiecie, robią szybko po prawej stronie, nie? Ale nie wiedziałem, że ci synowie jego, tam chłopie browar mają też przy tej drukarni, taki domowy, ale dobre. Chłopie, jak on zaczął ten syn mi opowiadać pół godziny o tym piwie, jak się to powiem, ale co? Ale co? Gdzie sprzedawają to piwo? Oni tylko dla siebie i tam zaprzyjaźnionych gości, dla rodziny, dla znajomych. Tak jak już piwo robione, to... Przyniósł trzy te piwa, każde inne, taki każdy inny smak, burde. Ale zaraz znowu chyba ktoś odniósł kasynę zrobił, tutaj coś dobrego. Ale on ma taką wiedzę i on to ma tak profesjonalnie tam robi, tak burde, tak tam czysto, żeby to zaczął opowiadać o tym. O kurde, popatrzcie. Przerwił korek, no to na szczęście nas zrobi. Czerwony. A ty może się możesz? No to ja mówię jeszcze. Czekaj, no piwo rozdawam. Nie dałem? Tu mu. Tu mu. Trzeba dać ten dzięki. No to mu. No, proszę. A na rowerze jeżdżę. Jeszcze? Jeszcze. No, ale to muszę zrobić. Nawet do ciebie już nie dostanę. Do Grzeszka idziemy po kolędzie. Witam wszystkich. Skończyliśmy właśnie rajzowani sylwestrowe. Właściwie kończymy. Ja się jeszcze tutaj przejadę jakieś po okolicy. No, było w planach jeżdżenie w nocy, ale tego jeżdżenia nie będzie, bo robi się zima i po prostu nie chcielibyśmy zmarznąć. Rok temu się to udało, to było taki dość nieoczekiwane, ale w tym roku szedłmy spokój i cóż, no to jest ostatnio rajza w tym sezonie. Nie jeździłem na kole od 2 grudnia, dzisiaj tako symboliczno rajza. Ja, tutaj widać mój koło. W sumie, no niby jest planowane 35 km. Uczestników było 7, także 7 wspaniałych. Pan Józek z Czechowic, tutaj z Miliardowic była sporo grupka, także udało się tego nazbierać i pokolędowaliśmy u księdza w Miliardowicach i u księdza w Ligocie u księdza Jana Miłkowskiego, który właśnie jest zaczął budowę kościoła w Miliardowicach. Nie widać go tu, widać go tu, także nie widać. Kurczę. Ja tu jestem, kościół między tymi drzewami, także w tym roku obchodziliśmy 30 lat tego kościoła i no i taki miły akcent właśnie był, że ksiądz Jan był zadowolony też z tego. Także bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich księży w okolicy, z Ligoty, księdza Jana. Właściwie tam jest 2 księży Janów, także bardzo serdecznie pozdrawiamy. I pozdrawiamy także naszego księdza proboszcza Zygmunta, kiedy z nami będzie jeździć na rajzy, kiedy już był z nami na rajzach. Także oczekujemy, że będzie z nami jeździł, obiecał. Super, super sprawa.
promowanie takich właśnie rajzów. No jeśli chodzi o mój sezon, to był on fantastyczny. Co prawda nie tak udany, bo tam trochę zabrakło jak poprzedni, ale udało się wiele ciekawych rajzów zrealizować, między innymi pieniny, bo to był cel numer jeden. Cel, jaki ma być w przyszłym sezonie, to mam nadzieję ta Bratysława i ten Wiedeń. Takie trochę odległe marzenia, ale trzeba o to walczyć, żeby się spełniły, także no będzie, będziemy o to walczyć, nie? Żeby to się spełniło. Kurde, łapy mi już marzną, sam mróz będzie chwytał, także tej nocnej rajzy nie będzie. Trochę szkoda, no bo fajne to było, ale cóż, no to jest koniec grudnia i początek stycznia, więc tutaj nie ma się co dziwić, nie? Że to tak wygląda. Tak mówię, to co było rok temu, na przełomie roku 2017-18, to było takie no, niespotykane. Tutaj jednak trzeba się liczyć z tym, że to jest grudzień, styczeń, także miesiące zimowe, więc przymrozki to jest coś naturalnego, nie? Ale myślę, że wynagrodzimy się to w innych rajzach, także no ja się może jeszcze gdzieś tutaj przejada. Jest w tej chwili nad Iłowicą w Ligocie. Także no cóż, to są ostatnie kilometry w tym 2018 roku. Można powiedzieć, że życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku, chociaż wiadomo to jest, że ten film można oglądać w różnych porach roku, więc no, wszystkiego dobrego w tym nowym sezonie. Bym sobie życzył, żeby się te plany wszystkie spełniły, żeby było fajnie. W tym sezonie było fajnie, żeby w następnym było jeszcze lepiej. No i przede wszystkim wydarzenie sezonu to oczywiście zmiana rowera i 26 maja, wielki dzień. No i cóż, no i tyle, no, jadymy dalej. Rzadki widok w tym miejscu. A ja jest na trasie rowerowej Landek i Łownica. Właściwie Pierściec. Sylwestrujemy. Kończymy ten sezon rowerowy. W noc sylwestrową oczywiście będzie relacja jeszcze. Nie będzie rajzy, bo jest za zima na to. Ale no nie będzie też inauguracji bezpośredniej sezonu. Relacje nagromy oczywiście z północy. Ale nie będzie rajzy, no, bo jest za zima, a po drugie coś ich zaczyna pyrszczyć deszczem. To było zapowiadane na takie późniejsze godziny, no ale cóż, no. Teraz Ki już jada do chałupy, do domu. Nie wiem, może jeszcze miał jechać na cmentarzu. Prawdopodobnie pojada na kole. Ja, to już jest noc sylwestrowo. Kończy się ta rajza. Także no, 56 km. Fajnie. Trochę zima. Ale myślę, że no było warto. Było warto jechać.
kończyć ten sezon i rok 2018 przechodzi do historii. To już jest genau historia. Wszystkich 23.07 31 grudnia 2018 roku, noc sylwestrową w Zabrzegu. Miało nie być rajzy, jednak jest tako symboliczno rajza. No i ostatnie, można powiedzieć, chwile roku 2018, pomału się on kończy. Ja nie będę nic tam szczylał jakimiś petardami, bo uważam to za kretyński wynalazek. Także uznałem jednak, że pomimo tego, że jest jedno plus 2, to jadę na taką małą rajzę noworoczno-sylwestrowo z inauguracją nowego sezonu pewnie. Ale nie będę w VP siedział, gorzoły pił, ani nic z tych rzeczy, bo to nic dobrego nie przynosi, także tako oto mało rajza w noc. Coś i kto nie idzie. No to jest północ.
Zaloście, mamy północ, wybiła. Nowy sezon. Tam Gnałżech jest w lesie z Obrzeskim, nie widać. Ktoś powie, że ja mam pieruńską odwagę, nie? Sam być w lesie. Ja, drzewa widać, stromy. W lesie o pierwszej w nocy, ale kończy się w tym momencie inauguracja nowego kolarskiego sezonu. Ja załączymy światło. O, ono będzie lepiej widać, ja. I już mamy pierwsze kilometry nowego sezonu, to jest 10 kilometrów dokładnie. Widzicie, kiedy jest godzina. Także no cóż, kończymy pomału i
No cóż, to co Rech planował, nie wypoliło, ale wypoliło co innego, także jest fajnie.